Witam Państwa serdecznie na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. Na sali jest obecnych 12 radnych. Wobec tego jest kworum do podejmowania decyzji. Możemy rozpoczynać. Tak? 12 radnych. Tak, na początku przedstawię Państwu proponowany na dzisiaj porządek obrad. W tym momencie stwierdzam rozpoczęcie w dniu dzisiejszym kolejnej szóstych tej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. Porządek obrad proponuję taki. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z piątej sesji. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty, informacja przewodniczącego Komisji Rozwoju o działalności między sesjami. Punkt szósty, informacja przewodniczącego Komisji Rewizyjnej skarg, wniosków i petycji o informacji między sesjami. Punkt siódmy, informacja burmistrza o działalności między sesjami. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabne. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2019 rok. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły podstawowej w Nadborach. Punkt dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej numer 231/17. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Punkt 14. Przyjęcie sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem za 2018 rok. Punkt 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 16, wolne wnioski i uwagi. Punkt 17, zamknięcie obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego przeze mnie porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, wobec czego przystępujemy do jego realizacji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, co nastąpiło. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad, również nastąpiło. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z piątej sesji. Protokół został opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy, dlatego też proponuję o przyjęcie go, jeśli nie ma uwag, to proponowałbym przyjęcie go bez odczytywania. Są jakieś uwagi? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z piątej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Czy są takowe? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt piąty. Informacja przewodniczącego Komisji Rozwoju o działalności tej komisji między sesjami. Poprosimy pana. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Między sesjami odbyła się jedna komisja rozwoju, posiedzenie jednej komisji rozwoju. W dniu dzisiejszym o godzinie 9 na tej komisji zajęliśmy się uchwałami, które będą dzisiaj poddane pod głosowanie. Większość uchwał
nie wzbudziło żadnych uwag. Większość radnych pozytywnie zaopiniowała uchwały. I chyba byłoby to na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Rozwoju. I poproszę teraz punkt następny. Informacja przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Skarg, Wniosków i Petycji. Prosimy pana radnego Mariusza Zaperta. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Komisja Rewizyjna Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji obradowała 27 marca. Poruszony był na tej komisji jeden punkt. Dotyczyło to skargi na dyrektora szkoły podstawowej w Nadworach. W komisji uczestniczył też radca gminy. Komisja zapoznała się z dokumentami, które zostały przedstawione w związku z kontrolą w szkole podstawowej. Zaopiniowaliśmy projekt uchwały stworzonej na komisji i projekt uchwały został przedstawiony Państwu radnym do dzisiejszych obrad celem podjęcia decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za informację. I następny punkt. Informacja burmistrza o działalności między sesjami. Poprosimy pana burmistrza. Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji. Szanowni państwo, kilka informacji chciałbym przekazać. Przede wszystkim taka informacja sprzed kilku dni. Ruszył system informowania mieszkańców SMS-em. Także prosimy logować się. Mamy już ponad 100 osób zalogowanych do naszego systemu. I tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, będziemy sukcesywnie wysyłać do państwa informacje z różnych zakresów. Jest podział w tym systemie na poszczególne grupy. Można to robić praktycznie na 3 sposoby. Poprzez aplikację SMS oraz maila. Bardzo serdecznie zachęcamy do logowania się. Będziecie państwo na bieżąco z informacjami, jakie są w gminie, ale też i z informacjami, można powiedzieć, o charakterze zewnętrznym, czyli inwestycyjnym. Niebawem też będziemy dążyć do tego, żeby już uruchomić nasz, że tak powiem, punkt informacyjny. Dlatego też zachęcam jeszcze raz do logowania się i wzięcia udziału również w tym systemie. Drodzy państwo, druga taka informacja. Rozpoczynamy wybory sołeckie. Już tutaj uzgodnione jest kilka terminów. Następne będziemy w trakcie z państwem uzgadniać. Także w przyszłym tygodniu, a w zasadzie już w sobotę, tak, jutro pierwsze wybory w niedzielę i w sobotę również będziemy się starać przeprowadzać je tak troszeczkę bardziej intensywnie, czyli jeżeli będzie taka możliwość, to po 2 spotkania wyborcze w ciągu dnia. Oczywiście to wszystko będziemy uzgadniać z sołtysami, tak by ten czas był odpowiedni i dla państwa również i dla nas. Szanowni państwo, wczoraj został ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy drogi w Kubrzanach. Także około 2 tygodni przetarg potrwa. Miejmy nadzieję, że zakończy się on dobrze, kosztorysowo, że tak powiem, że jednak nie, nasze oczekiwania będą takie, że ta droga zostanie zrealizowana, że nie będzie wygórowanych ofert. Niebawem również będziemy ogłaszać również przetarg na przebudowę świetlicy w Orlikowie. Tutaj, jeżeli chodzi o klub seniora, mamy promesę, także będziemy starać się również to inwestycje jak najszybciej zrealizować. Następna sesja przewidywana prawdopodobnie będzie w maju. Tego jeszcze nie wiemy, ale będzie nas to również obligować do tego raport o stanie gminy jednostek podległych, na której tej sesji zostanie państwu przedstawiony. W tej chwili jednostki podległe gminie będą przygotowywać raport o charakterze historycznym, także jak to o wymiarze
wcześniejszym, jak to działo się w roku 18 i wcześniejsze, także tutaj będziecie mieć pełen obraz tego, co działo się w Urzędzie Gminy, ale też i w jednostkach podległych. Przygotowujemy się bardzo intensywnie, się przygotowujemy do złożenia wniosków na drogi do funduszu, tutaj do wojewody. Prawdopodobnie będzie to 4 drogi. Powiat oczywiście ze swojej strony również prawdopodobnie, jak nie złożył, to w najbliższych dniach złoży drogi na terenie, do modernizacji, przebudowy na terenie naszej gminy. Także zobaczymy, to dosyć szybko prawdopodobnie będzie szła też weryfikacja. Są też takie informacje, że być może na jesieni będzie ogłoszony następny nabór na te drogi. Tutaj w dwóch kierunkach drogi do wykonania w tym jeszcze roku oraz na dłuższą perspektywę. Myśmy przyjęli taki plan inwestycyjny w naszej gminie i będziemy się tego trzymać. Oczywiście ja wcześniej zaznaczałem, że podczas realizacji mogą różnego rodzaju zdarzenia wystąpić. Być może trzeba będzie przesuwać jakieś inwestycje i tak dalej, ale to życie pokaże, zobaczymy jak to wyjdzie. Drodzy Państwo, kolejna sprawa, niebawem też ruszy pomoc, jeżeli chodzi o wypełnianie wniosków na tak zwany program czystego powietrza. Będzie to wypełnianie tych wniosków w naszej gminie nieodpłatnie dla mieszkańców naszej gminy. W tej chwili pracownicy za kilka dni jadą już na takie szczegółowe szkolenia i tutaj będziemy się starać uruchomić tak, żeby każdy mieszkaniec gminy, który zamierza skorzystać z tego programu, mógł mieć wypełniony ten wniosek nieodpłatnie. Szanowni Państwo, jeszcze taka jedna informacja, można powiedzieć taka bardziej medialna. Zapowiadane są strajki w szkołach. Ja mam nadzieję, że w naszej szkole egzaminy naszych dzieci przebiegną bez zakłóceń. Nie będzie tutaj żadnych zakłóceń i jakichś trudności, jeżeli chodzi o nasze dzieci. Także głęboko w to wierzę i mam nadzieję, że nie dojdzie tutaj do zakłócenia tego toku. Także z takich informacji, które chciałbym Państwu na bieżąco przedstawić, to przedstawiłem. Być może jeszcze będę do mnie jakieś pytania, to oczywiście na nie odpowiem. I tak jak powiedziałem, Szanowni Państwo, to jest ostatnia już sesja przed świętami. Mamy okres świąteczny, następna sesja będzie w maju. Dlatego też dla wszystkich mieszkańców naszej gminy chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, życzyć zdrowych, radosnych świąt rodzinnych, przede wszystkim wielkanocnych. Z grupą tutaj jeszcze sołtysów na pewno spotkamy się z Państwem, ale też szczęścia mieszkańców spotkamy się prawdopodobnie jeszcze w kwietniu, ale to już będzie po świętach. Zaprosimy Państwa na to spotkanie. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego na zbliżające się święta dla Państwa radnych, Państwa sołtysów i wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu za informacje o bieżących sprawach gminy. Przechodzimy do następnego punktu. Następny punkt jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabne na lata 2019-2030. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Jeśli nie ma żadnych pytań, punkt był przeanalizowany dzisiaj na komisji razem z panią skarbnik. Jeśli nie ma pytań, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabne na lata 2019-2030 w formie i brzmieniu, jaka została Państwu dostarczona wraz z porządkiem obrad, jaka była przeanalizowana na Komisji Rozwoju. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny punkt to jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2019 rok. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to
przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2019 rok zgodnie z brzmieniem, jaki został Państwu dostarczony przed sesją? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu. Otwieram dyskusję nad punktem. Może tak dla... My żeśmy dyskutowali już ją, widzę, że radni są poinformowani i nie mają pytań dla Państwa. Może sołtysów tylko taką informację, że chcemy zawrzeć porozumienie z powiatem łomżyńskim w sprawie udzielenia z budżetu gminy pomocy finansowej w kwocie 37 tysięcy złotych, co stanowi 50% kosztów na aktualizację dokumentacji projektowej na inwestycje pod nazwą przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne Bronaki Pietrasze do drogi wojewódzkiej nr 668 oraz druga droga przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B na odcinku Kotowo-Plac, Kotowo-Stare w lokalizacji robót do miejscowości Choszczewo do drogi powiatowej numer 1962B na odcinku Kotowo-Plac, Kotowo-Stare. I to jest jeden punkt tego porozumienia, natomiast drugi punkt to jest udzielenie z budżetu gminy Jedwabne pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu w kwocie 382 058 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania pod nazwą przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B Dobrzyjałowo-Pieńki-Borowe na terenie gminy Jedwabne na długości odcinka 1083 metry. W tym porozumieniu jest to kwota, która stanowi 25% kosztów tej przebudowy, dlatego że będzie powiat składał o dofinansowanie na tą drogę. Liczymy, że te 50, tak panie burmistrzu, czy tam przynajmniej 50% mamy nadzieję, na, czy nawet 60%, natomiast z tymi 40% podzielimy się z powiatem i pół na pół z powiatem tą drugą część my. I to jest druga część tego porozumienia. Jeśli nie ma pytań, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu zgodnie z treścią, jaką Państwo radni otrzymali przed sesją? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I następny punkt jest to uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły podstawowej w Nadborach. Otwieram dyskusję na ten temat. Czy są jakieś pytania? W związku z tym, że są to sprawy i personalne, i osobowe, my to bardzo, tak jak pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Skargi Wniosków przedstawił, że była szczegółowo rozpatrywana ta skarga przez Komisję Rady, przez komisję wyznaczoną przez burmistrza, a także przez Komisję
która była powołana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Jeśli nie ma pytań, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły podstawowej w Nadborach w brzmieniu, jakie zostało Państwu dostarczone przed sesją, jaka została omówiona szczegółowo na Komisji Rozwoju. Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Wynik głosowania. Za podjęciem uchwały są radni Bagińska Małgorzata, Bargłowski Andrzej, Brzostowska Dorota, Górski Andrzej, Grabowski Wojciech, Kozłowska Maria, Turowski Sławomir, Kowska Emilia, Zapert Mariusz. Głosów przeciw nie było. Głosy wstrzymujące się to radni Popowski Daniel, Załuska Kazimierz i Załuska Norbert. Dziękuję bardzo. Następny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej numer 31/221/17. Czy są jakieś pytania do tego punktu? Dla Państwa sołtysów, dla woli wyjaśnienia, jest to uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnym, która była podjęta w 2017 roku, zabierająca zadania, niektóre zadania własne spółce. Jednak po analizie i kontaktach z bankiem warszawskim, który obsługuje naszą spółkę robińską, jesteśmy zmuszeni do podjęcia uchwały, która wycofuje uchylenie tych zadań własnych spółce, dlatego że umowa ze spółką została tak zawarta, że wszystkie kredyty, które na budowę tych dróg konsolidacyjnych i całe wsparcie spółki poszły przez bank ten warszawski, i jeśli te zadania odbierzemy spółce, to bank żąda natychmiastowego zwrotu wszystkich środków dla nich, które są u nich zdeponowane. Jest to suma około 3 milionów, które byśmy musieli oddać jednorazowo dla banku. Także teraz jest sytuacja taka, że niezależnie od tego, czy spółka będzie przynosiła dochody, czy straty, to przez najbliższe 10 lat musimy ją utrzymywać. I po to jest konieczna ta uchwała, bo bank zwrócił się do nas, że jeśli nie zrobimy tego, to on do 15 bodajże kwietnia, to on składa windykację o zwrot całego długu jednorazowo. Dobrze, jeśli nie ma pytań, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej numer 31/221/17. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następny punkt jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Śniadowo realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. Otwieram dyskusję na tym punktem. Czy są jakieś pytania? Dla Państwa sołtysów i dla zgromadzonych osób, może byśmy poprosili Panią Kierownik, żeby powiedziała coś na temat tej uchwały, żeby mieszkańcy wiedzieli, dlaczego taka uchwała. Szanowni Państwo, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, uchwała wymagana jest, żeby była podjęta taka uchwała, ponieważ na chwilę obecną mamy podopiecznego, który jest w szpitalu po ciężkim udarze i za chwilę będziemy mieli obowiązek zająć się nim, ponieważ jest osobą bez rodziny, samotną. I w takiej sytuacji, że nie ma na naszym terenie takich domów rodzinnych, a jest w sąsiedniej gminie Śniadowo, więc prosiłam Państwa radnych o to, żeby podjąć taką uchwałę zezwalającą Panu Burmistrzowi na zawarcie porozumienia. Bo chcąc umieścić tego Pana w tym domu rodzinnym w Śniadowie, to Pan Burmistrz musi zawrzeć porozumienie z wójtem gminy Śniadowo. I dlatego jest potrzebne podjęcie tej uchwały właśnie zezwalające Panu Burmistrzowi na podjęcie takiego porozumienia, podpisanie takiego porozumienia. Dziękuję bardzo. Po prostu porozumienie zabezpiecza nas na wypadek takich zdarzeń, kiedy będzie taka sytuacja, że w naszej gminie pojawi się człowiek samotny, który potrzebuje opieki, a jest to zadanie własne gminy. Gmina musi się nim zająć. I w takiej sytuacji będziemy mieli porozumienie z domem takim pomocy, do którego będziemy mogli kierować podopiecznych z terenu naszej gminy. Dobrze, jeśli nie ma pytań, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Śniadowo realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usługi opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny punkt jest to przyjęcie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnym za 2018 rok. Corocznie na początku, w pierwszym kwartale kolejnego roku, Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany złożyć takie sprawozdania. Jest to 3 sprawozdania. Jedno jest to sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem z realizacji gminnego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Jedwabne na lata 2012-2021. Drugie sprawozdanie jest to sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w gminie Jedwabne. I trzecie sprawozdanie jest to informacja o realizacji zadań z działalności OPS od stycznia do grudnia 2018 roku. Są to bardzo szczegółowe raporty, które omawiają całą działalność OPS-u i spraw związanych z
opieką społeczną w 2018 roku. Czy są jakieś pytania do tych sprawozdań? Jeśli nie, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem, za przyjęciem sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnym za 2018 rok, tych trzech sprawozdań, które przed chwilą Państwu odczytałem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Sprawozdania zostały przyjęte. Nie jest to uchwała, jest to po prostu przyjęcie sprawozdania. Zostały przyjęte jednogłośnie. Następny punkt jest, są to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Takowych nie było. I punkt 16. Wolne wnioski i uwagi. Czy są jakieś pytania z sali? Nie widzę. Jeśli nie ma, punkty zostały wyczerpane. Ja chciałbym ze swojej strony również przyłączyć się do życzeń pana burmistrza, złożyć Państwu wszystkim serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Zarówno Państwu sołtysom, zgromadzonym osobom, jak i Państwu radnym. I w związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany, zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.